Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed, tyle tylko, że tym razem nie w dodatku. Dlaczego nie w dodatku? Bo ten dodatek nam się skończył, natomiast mamy dwóch czcicieli do ubicia. Z tego co tu widzicie, widzimy Aspazję, ducha kosmosa, czyli córkę potężnego Axiochusa z Miletu. Także ona została nam jeszcze do ubicia, ale żeby ją wyciągnąć i ją ubić, musimy znaleźć tych dwóch nieodkrytych czcicieli. I teraz, ja nie wiem, ja jestem bardzo zaskoczona końcem tego dodatku, który wydaje mi się, że takim końcem prawdziwym nie jest. Zastanawia mnie to wszystko, bo to tak troszeczkę bez zakończenia dla mnie, to ten cały dodatek. Zwłaszcza, że to ma być koniec serii w tych czasach, prawda? Więc myślałam, że to będzie inaczej domknięte, albo ja czegoś nie zrobiłam. W każdym razie, nieodkryty czciciel, srebrny szlak, trop tego czciciela zaginął w zatoczce na wybrzeżu łupieżców w Ahaj. Dlatego właśnie znajdujemy się na wybrzeżu łupieżców. I teraz pytanie, gdzieś tutaj coś musi ciekawego być. Pytanie, czy Hektor, zwany wielkim manipulatorem, nie okaże się tym ukrytym? Sprawdzimy to. W każdym razie najpierw musimy poszukać zatoczki. I teraz tak, ja bym powiedziała, że to jest zatoczka i tam chyba pójdę w pierwszej kolejności, natomiast też tu coś mamy, ale na zatokę to nie wygląda. Więc ruszymy przed siebie, a co ciekawe, wychodzimy z tego dodatku akurat na posąg Posejdona. No, niepodobny, prawda? No niestety, nikt go na żywo nie widział. Widzieliśmy go tylko my. Więc wiemy, że mi troszeczkę z twarzy nie wyszło. A! Nie pokazałam wam jednej ciekawej rzeczy jeszcze, ponieważ po śmierci Posejdona, co tylko potwierdza to, że to był chyba koniec, otrzymaliśmy koronę Posejdona. I co ona robi? Plus 19 do obrażeń wojownika, plus 35% do obrażeń po trafieniu krytycznym, plus 50% do obrażeń przy kontakcie z wodą. Co ciekawe. I tutaj dziwiłam się, jaką osłonkę dostajemy. Natomiast tu jest ładnie napisane. Po trafieniu uzyskuje ulepszenie ISU na 15 sekund. Także w ten sposób to wygląda. Już teraz wiem, co to było. No i teraz tak, zatoczka to jest chyba tutaj przed nami. Bo to wygląda na zatoczkę, no. Więc tego śladu musimy szukać gdzieś tu w pobliżu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znajdź skarb, 2 na 3. Ja to pamiętam. Kurczę, nie mogłam tego jednego skarbu tu odnaleźć. I pamiętam, że właśnie tam się wspinałam i coś tam słyszałam. Ale nie odnalazłam tej wskazówki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja tu strasznie krążyłam, żeby to znaleźć i nie znalazłam tego. Spróbujmy trochę wypłynąć do góry. No, przydałby się jeszcze Posejdon, to znaczy to berło Posejdona, trójząb dokładnie, w ręce. To brak tlenu nie byłby dla nas przeszkodą. Natomiast teraz musimy troszeczkę, no zatonął, no to skoro zatonął, powinien być gdzieś tu, ewentualnie, bo tu jest jeszcze wrak z tego co pamiętam, po drugiej stronie. Pytanie, czy to się wlicza do zatoczki? No raczej już nie. Tu coś jest. O, albo w tym miejscu gdzieś to odnajdziemy. Akurat skarb to mnie średnio interesuje.
O! O Boże, a tu jest rekin. No tego się nie spodziewałam. Padło. Coś tutaj mamy. Ale to tylko drachmy, czyli słabo. Ale wątpię, żeby ten rekin od tak po prostu tutaj był sobie... O! Widzicie? Jest. Pytanie gdzie? Ja bym sobie dała rękę uciąć, że ja szukałam, szukałam i znaleźć nie mogłam. Ale gdzieś musi tu być. Okej. No, prawdę mówiąc, nie śledziłam tego paska, ale z tego co widzicie było blisko. To nam nic nie pokazuje, natomiast... Gdzieś ta wskazówka musi leżeć. Pytanie gdzie? No i jak widać, mam ten sam problem, który miałam wcześniej. No nie. Zatonął. Błagam. Mamy go. Listen, I don't ask questions. I just follow orders. Mahaon straszny, zaczął tak prosto jak tylko można. Oddał swoją fortunę kosmosowi, ale Bóg nie wysłuchał jego modłów. W pewnej mrocznej nocy złożył w ofierze swoje jedyne dziecko, potem swoje sługi. Nic to nie dało. Dlatego też teraz Mahaon miał zamiar złożyć w ofierze kosmosowi cały grecki świat. Kosmos nie chciał słuchać, ale sprytny szpieg z otoczenia Mahaona już owszem. Zaznaczmy go sobie, zobaczmy gdzie jest. Mam nadzieję, że gdzieś nie opodal. A jednak. Proszę bardzo. Niedaleko naszego starego przyjaciela, który ma dla nas zadanie ośla zagwozdka. Spróbujmy to sobie zrobić. Pytanie, kogo Kassandra miała na myśli, mówiąc, że nim odejdzie, to musi pożegnać się od deski teatru, musi pożegnać się ze starymi przyjaciółmi. No i to w ten sposób zostało zamknięte, albo, no nie wiem, tak nie do końca właśnie. Mam nadzieję, że coś jeszcze będzie, natomiast nie mamy żadnych nowych zadań, co ciekawe. Chyba, że gra czeka właśnie, aż my skończymy ulepszać naszą włócznię. No jest, misiak. Nic, byśmy musieli go ubić. O tak, po prostu. On się tak nie kręci. No i po nim. Mógł nie wychodzić z tej swojej bazy. Chociaż to by mu i tak... wiele nie pomogło. That's for what you did to my family.
No okej, okay. No i nie ma go. Został nam jeden ostatni i z tym może być delikatny problem. Trop dotyczący jednego czcicieli można kupić w Koryncie. Kupić. Kiedy ja nie lubię po handlarzach chodzić. Kupić. Pokaż, weź pan co masz. Właśnie, chociaż trochę tutaj tych stoisk jest pytane. Wszyscy pozamykali już. No nic, na takie, do takich kramów to się do 14 chodzi, potem to... No i lecimy, zobaczmy co on tutaj ma. Same dziwne rzeczy, co my mamy. Mamy kunia. Bo to nam się zajechało, już zgrawerowałam, nie wiem dlaczego to... Wisi, chyba musimy wyjść. Zobaczcie, w pobliżu znajduje się trop dotyczący czciciela, czyli to musi być to. Okej, okay. Czyli musi być to i pewnie będzie na samym dole. I mamy coś takiego, poszarpany spartański sztandar. I trop dotyczący czciciela, proszę bardzo. Sprawdźmy sobie. Będziemy mogli go odsłonić. Pallas to spartański... Myślałam, że Palallas. Pallas to spartański mistrz, który walczy w Achaj. Dopiero co stamtąd wracamy. Udało ci się znaleźć wszystkie tropy. No zobaczmy, kto to jest. Dokładnie. Dopiero co stamtąd wracamy. Pallas służył czcicielom tylko po to, by zaspokoić swe krwawe żądze. Nazwano go tym, który uciesza w ramach okrutnego żartu. Na polu bitwy to on wywoływał wrzaski bólu, strachu, szaleństwa i śmierci. A gdy bitwa kończyła się zwycięstwem, na pobojowisku słychać było jedynie gardłowy śmiech Pallasa. Zaznaczmy go sobie. Walcz dla Aten na polu bitwy w Achaj. A, w ten sposób. I tam go mamy zabić. Dla Aten trzeba jeszcze walczyć. Pole bitwy w Achaj. Nie ułatwiają sprawy, bo teraz Achaj z tego co pamiętam. No. Czyli tak, teraz mamy tak, szczyty, gdzie jest Achaj tak dokładnie, bo Achaja to jest, a nam zależy na Achaj. Czyli, no tutaj, nieodsłonięte, pole bitwy, polis Achaja. Będziemy musieli tego gościa niestety wywabić, by cokolwiek zrobić. Zaznaczmy to sobie, może w ten sposób to zrobimy. Po prostu wpadnę i ubiję ich wszystkich. Tyle w temacie. No jak ta grana mi targa po tych lokacjach, to jest niesamowite po prostu. Sprawdźmy sobie. Kto tu jest? Mamy tu okraść, po prostu mamy osłabić. Zobaczcie, tych nie zaznaczyło, to jest ciekawe. Okej. Okay. No, cześć. Nowy. Dobra, nieważne. Przyszłam koło niego. Dom przywódcy w ogóle zacznijmy od tego. Tu jakiś biedak, o właśnie, stał i też nie jest oznaczony. Pies nas chyba nie będzie atakował, tak przynajmniej mi się wydaje. Oh shit. Akurat był zwrócony do nas przodem. Już mi plany popsułeś, nie? No nic, trudno, bywa i tak.
Oh shit. No nic, nie pykło oczywiście. Przydostaliśmy... No ja ci kurde pogwiżdżę. Okej. Okay. Teraz tak, tu coś mamy ciekawego. Czy jakieś nagoleniki też sobie przerobimy. Zaraz znajdę trupa. Wtedy się impreza skończy. No patrzcie, no. O, się za murkiem akurat. Żeby tak nie dygał, to by było spoko. No i podniósł mi alarm. Zamknięte jak zwykle. Się nastawił też jak na bitkę. Okej, tam leży. Bo i tu zaraz zwykli ludzie będą atakować, co najciekawsze. Pola zapasów wojennych, jeszcze mam znaleźć dwa skarby. Jeden skarb wiemy gdzie jest, o tym nie będzie atakował. No chodź, bo ty będziesz już tak węższył, aż mnie w końcu znajdziesz. Okej, okay, mamy to. Jeszcze tego będzie trzeba przytulić. To będzie tak, jeden skarb. Jeszcze brakuje nam tylko tego jednego, a ten jeden. Ja bym skórę chciała, ale widzę, że tej skóry nie dostanę. Drak mi i owszem. Okej, i lokacja ukończona, także po prostu sobie stąd teraz ładnie wyjdziemy. O, nie powiem, żeby to wyszło nam najlepiej jak mogło, ale no zawsze to coś. To mamy zrobione, natomiast... mamy zrobić, żeby osłabić tego jegomościa tutaj i wdać się w tę wielką bitwę. Night Scarf, to nas nie interesuje. Przyniosę się po prostu i go zabiję. Myślę, że dam radę. Nie!
No to lecimy. Zapasy wojenne razy 3, z tego co widzieliście. Ciekawe, czy uda mi się po cichu tutaj gdziekolwiek dojść. Nie chcę mi się jakoś bawić tam specjalnie z ubijaniem tych strażników tym razem. Zapasy, zapasy, zapasy i skarbiec. Okej. Okay. Natomiast zauważyłam, rozbierzmy ten skarb, nie będzie. Skoro jesteśmy obok. Okej. My musimy ubić Olemarchę. I zniszczyć zapasy. Dobra, to by było. To by były jako pierwsze. U jest teraz ten misio. Oho! Tu jest skubany, słuchajcie. Ale się nadarzyła okazja. Ekstra. Zauważył? Zauważył niestety. To nic, ale mamy pół roboty wykonanej. Nawet więcej, 80%. Zostały nam jeszcze tylko zapasy. I skarbiec. Aż nam się udało, bym powiedziała. Lepiej być nie mogło, no? Poważne. Siniek szukają, nie dopilnowali. Tamten nie żyje. Polis zostało osłabione. Natomiast jeszcze nie do końca czegoś nam... Jak on mnie tu widział? On skubany. Jak on idzie na dół, to my wejdziemy do góry. Wyjdziemy, prawda? Tutaj bym podłożyła pułapkę, tak na wszelki wypadek. O! O, cześć. No dobra, i teraz tak, gdzie my mamy te zapasy? Tam w środku. Tego tutaj będzie trzeba ubić, bo już wie. Okej, szybko, szybko. Na tym mi tylko zależało. Okej. Okay. Trochę Benny Hilla się bawi, ale nie będzie. Nie, dobrze, że akurat to wbiłam, ale niech będzie. Dobra, to ich powstrzyma na chwilę, tak mi się wydaje. Pyk i schodzimy sobie tam na dół. Dobra, mamy to. I jeszcze skarbiec do złupienia nam pozostał. Ekstra. Jeszcze kawałeczek. Niestety za zasłoną. Nie było okna. No i mam szkło obsydianowe, minus 150 siły polis. Można by było się pokusić jeszcze, ale chyba tak myślę, że udało nam się odblokować. Czy nie? Jeszcze nie najwidoczniej. Musiałabym jeszcze kogoś osłabić. Jeszcze muszę obniżyć siłę polis. Pytanie jak? Są osłabione, ale nie wszystko. Spłacę tych jegomości. Czym możemy tutaj jeszcze narozrabiać? Może wybiorę się gdzieś w pobliże
Szybka podróż niedostępna, no tak, muszę stąd wyjść. Zastanawia mnie port wojskowy i stocznia w Petraj. Może coś z tym by się udało wykombinować. Wzgórza Kylen, tu nas nie było w ogóle. Przecież się przejdziemy. Może coś napotkamy na drodze przy okazji. I don't want to be spotted here. Już nas tam nie ma. Połamała sobie nóżki. Dobra, Kassandra, kuca wołamy i lecimy dalej. Let's go. No, zobaczymy, kiedy odkryjemy granicę. Już chyba powinno nastąpić, tak mi się wydaje przynajmniej. Żadnych punktów nie otrzymaliśmy, doświadczenia za to? No właśnie. Sprawdźmy, co tu jest. Jeżeli nie będzie nic ciekawego, bo ten koń to ma kiepsko ze mną, to wrócimy. No i co tu jest ciekawego? Wilcza jama, to by było tyle w temacie. Oczywiście tę wilczą jamę można by było sobie zrobić, ale ona mnie średnio interesuje, bo ja dążę do wojenki, więc przenosimy się do miasta, robimy sobie jeszcze te dwa punkty i myślę, że to już powinno ostatecznie osłabić na tyle policji, żeby odblokowało nam tę bitwę. Okej, ten tu sobie odpoczywa i rozmyśla, a na samym dole leży ciało. A tu kolejne. Tych bohaterów, którzy tam byli jacoś bardziej znaczący. Proszę bardzo, ten jak tu na kucu pogrywa sobie. Co by pomyślał? Nie spodziewałam się go tak tutaj kombo. Okej, tak podpal się Kassandra, będzie miło. Dobrze, czy my mamy tutaj coś do osłabienia tego polis? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie wygląda nawet. Nic tu nie ma ciekawego. Chyba, że coś w tej stoczni, ale wątpię. W tej stoczni, nie wiem czy pamiętacie, też się bawiliśmy, też była impreza, ganialiśmy się. Dlatego mnie to dziwi, że... Jeszcze jest tak oznaczone na czerwono, chyba tam wpadłam i wypadłam po prostu. Natomiast nie widzę niczego, co by osłabiło polis. Co ciekawe. Dom przywódcy ubity. Zapasy wojenne palone. Tu zabiliśmy jego mościa, popaliliśmy mosty ze sobą. Techios Heraklesa też zrobione. Góra Panhaikos, więc może tutaj jeszcze by było coś do zrobienia. Nie mam pojęcia, to jest cały ten teren. O, chociaż tu coś jeszcze było. Ewentualnie obóz wojskowy na wzgórzu? Bardzo, chyba nie jest aż tak znaczący. Tu już mamy Spartę. Spartę i Ateny. Po prostu zależy nam na osłabianiu tego terenu. Tu może być coś ciekawego.
Ale słuchajcie, to zrobimy sobie w kolejnym odcinku, albo ja to zrobię i po prostu przyjdziemy się już, przyjdziemy do, spotkamy się w bitwie, gdzie będę ubijała tego czciciela. Potem zobaczymy, co dalej. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, który się troszeczkę przedłużył. I zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.